Czuwaj, w dzisiejszym dniu mamy długo wyczekiwaną Harcerską Akademię Umiejętności, na której nasi harcerze poznają różne techniki harcerskie. Jak? Jezu, nie da się tak wolno. I teraz... Nie da się tak wolno. Macieju, daj ten film na chwilę. A ja sobie robię tak. Nie, to będzie głupie, jak zobaczę. Patrzcie, zrobiłam sznur. Sznur? No. Węzeł. Super. Yeah. A ty? Ja też, kurczę. Pokaż, pokaż. No, tylko czekajcie, bo tylko coś tam... O, już, już prawie. O, proszę bardzo, beczka, beczka. Genialnie. Dalej tak. A macie kartę kontrolną, oddałam wam? Tak, nie wiem, na pewno. Tak, to zobaczcie, gdzie tam jest. I ja widzicie? Nauczyłam się robić to tak. Dobra, idź. Ej, hello guys. I teraz tak? Czekaj, sobie dokończę. Co guys? I w dziurę. Możecie na dziurę. Okay. Idziemy? Idziemy. Tak, to idziemy. Fajnie, jakbyś tego... Weronika, masz kartę? Co? Masz kartę? Mam. Idziemy, dzięki ci, Aga. Idziemy, robimy sobie tutaj podpłomyki. Co? I... Podpłomyk. To są takie placki, takie jakby szybkie, to łatwe jest woda do picia? I dobre. Tak. No i usiądźcie sobie, to zrobimy, dobra? Uj, tego pająka będzie taka. Patrz, ale to fajnie. Ale to fajnie. Nie jestem do niej oczu. Tego to już nie zabiję. Mogę na nie stanąć. Przepraszam. To usiądźcie sobie wszyscy. Okej. To w sumie wszystkie takie składniki, co wchodzi do tego, no to jest mąka, woda i sól. I do tego to się, no fajnie jest jak się je z rzemem, ale jedna grupa już próbowała szukać jagód, ale nie ma ich praktycznie. Więc mamy gotowy. Ale jak robimy jakby swój dżem, no to zbieracie tylko jagódki, zmieciecie i dodajecie sobie cukier. Jest pyszniutkie. Jak się idzie na wejście 13, to tam w sumie jagody. No, ale szukali i dosyć długo im to zeszło i nie było tych jagódek. No dobra, no i w sumie to robimy wszystko na oko. Jedna osoba może sobie sypać tutaj wszystko, a druga będzie musiała i nie wody. I to musi być takie gęstsze niż jak na nalesik. No jeszcze. To jest nasze, więc wygodne. Możemy więcej tego, mąki. No tak. Ograniczenie. Teraz po prostu taki bardziej placek. Kiedyś na zakładach był taki oddzielenie dla mnie. Więc tych pieniędzy nie patrzę do jednego dziecka. Chodź. To ja mogę się jeszcze zaraz. Biegniesz? Ewangelia. Dobra. Na opcję. To chyba wyciągnę. Jak za dużo, to możemy dodać jeszcze mąki. Weź się tej mąki. Jakby możesz sobie tak rozcierać, żeby nie było tych grudeczek, bo to nie jest takie. Już. Znaczy, tak sobie będzie na tym wyrzucie, ale nie, to też dobrze. Smażę pod płomyka. Nie. Za dużo oleju, za dużo oleju. Tylko na to jest. Ten garnek do wyrzucania. Więc to zaraz spadnie. No dlatego ci już poczyma. O Jezu, jaki duży, możecie trochę nie spróbować? Może... Uwaga na włosy. No szkoda, by nie było. Ej, chcesz może to tam trochę... Podłożyć drewna, żeby się nie hajczyło aż tak? Albo może tutaj podłożymy, żeby to było faktycznie wyżej.
Jak to mam żyć? Smaruj tak, smaruj tutaj. Kazem nie ma. Serio? Co? Z czym mam? Kazajem. Jakby chciałem zjeść. Ja to było dla nas. Później sobie zjesz. Tu. Nie. Dobra, załóżmy, że tak. Dobra, łyżkę weźmiemy. Zamykniemy. Dobra, kto pierwszy? Ja? Jezus, no nie czemu pierwszy jest? Dobra. One zawsze były takie pyszne z jagodami, że nie mogłam wytrzymać. Takie były dobre. Szkoda, że nie ma jagód. Jeszcze były bez oleju i były takie przypieczone tylko. Przytrzymam cię. Czuję tą łyżkę taką dużą, czystą. Była taka kiedyś. I jak smakuje wam? No, troszkę jak raz super. A inaczej. Wiesz, to dla ciebie. Kto jeszcze nie miał? Ja. Raz, dwa, trzy. Ja. Cztery. Kilka nie dostanie. Ej, chyba dostanę udar łuski. Co to za chusta, Oliwka, weź. To się nagry. Nie mogę? Nie. Dziękuję bardzo. Bardzo dobre podpłomyki. Tutaj naprawdę jesteśmy na punkcie właśnie, gdzie robią podpłomyki i są bardzo dobre. Miałam okazję nawet posmakować.